Mam na imię Gus i chcę opowiedzieć wam historię, która wydarzyła się, kiedy miałem jakieś 15 lat i właśnie zaczynały się wakacje. Jeden z moich przyjaciół, Spencer, zapytał mnie, czy nie chcę wraz z nim i jeszcze dwoma innymi kumplami pojechać na jego działkę do niewielkiej miejscowości za miastem. Zapytałem o zgodę swoją mamę, a ta mi pozwoliła, więc zacząłem pakować swoje rzeczy. Następnego dnia, po pożegnaniu się z rodzicami, podekscytowany wybiegłem z domu. Gdy dotarliśmy na miejsce, mama Spencera zrobiła swoje słynne bułeczki orzechowe. Następnie ruszyliśmy nad jezioro, gdzie pływaliśmy i graliśmy w siatkówkę, aż do zachodu słońca. Gdy wróciliśmy, Spencer wpadł na pomysł, abyśmy poszli do lasu. Jose niepewnie powiedział, że jest już ciemno i lepiej zrobić to jutro, jednak ja stwierdziłem, że pójście w nocy będzie fajniejsze. Marco również zgodził się ze mną i Spencerem, więc bez zastanowienia ruszyliśmy w drogę. Spencer wziął lampę, ja i Marco latarki, a Jose gaśnicę i zapalniczkę. Rozumiem zapalniczkę, ale po co nam w lesie gaśnica? Zapytał Marco. Nigdy nie wiesz, co tam spotkamy, odpowiedział mu Jose. Wyszliśmy tylnym wyjściem i udaliśmy się do lasu wzdłuż torów. Nagle usłyszeliśmy dziwny dźwięk dochodzący z kierunku plaży. Mieliśmy wrażenie, że źródło dźwięku zbliża się do nas, aż w końcu było na tyle blisko, że postanowiliśmy ustawić się w kółku plecami do siebie. Wtedy usłyszeliśmy krzyczącego mężczyznę, który zdawał się biec w naszym kierunku. Włączyłem latarkę i zaświeciłem w tym kierunku, a to, co zobaczyłem, przyprawiło mnie o dreszcze. Starszy mężczyzna stał na wzniesieniu tyłem do nas, trzymając w ręku siekierę. Powiedziałem o tym swoim przyjaciołom i każdy z nich zareagował podobnie. Nagle Marco stanął na gałązce, a odgłos jej łamania zwrócił na nas uwagę mężczyzny. Bez zastanowienia ruszył na nas z ogromną prędkością, trzymając siekierę wysoko w górze. Jose, nie myśląc długo, wyszedł naprzód i zaczął pryskać mężczyźnie gaśnicą po oczach. Wykorzystując zakłopotanie mężczyzny, natychmiast zaczęliśmy uciekać. Udało nam się bezpiecznie wrócić do domu, jednak dalej byliśmy przerażeni i baliśmy się, że mężczyzna może nas znaleźć. Baliśmy się konsekwencji wyjścia do lasu bez wiedzy mamy Spencera, więc postanowiliśmy nie wzywać policji. Następnego ranka poprosiłem mamę Spencera, aby odwiozła mnie do domu. Nigdy nie powiedziałem swoim rodzicom o tym, co stało się tamtej nocy. Bałem się, że ci będą na mnie źli, mówiąc, że zachowałem się nieodpowiedzialnie. Często myślę o tym, co by się stało, gdyby Jose nie wziął wtedy ze sobą gaśnicy.